Ach, Sony. Tak więc niedawno Sony ogłosiło cenę swojego headsetu VR. Ja nie wiem, czemu oni zmienili nazwę z Project Morpheus. Mogli przecież zostawić na PlayStation Morpheus VR, albo nie wiem, VR Morpheus, Morpheus VR, no coś w tym stylu. Przynajmniej nazwa była unikalna, nie niby Sony VR, PlayStation VR. Żeby przypadkiem jakieś pacześniaki się nie pomylili, bo jakby było Morpheus, a może to nie wiadomo, co jest. No tak czy siak ogłosili cenę. I jak już zobaczyliście zapewne w tytule, jest ona dosyć spora. I zanim więcej o tej cenie, to może właśnie powiemy, ile to jest, czyli 350 funtów, albo 400 dolarów, czy też 400 euro, czy też na nasze polskie złoty w szybkim przeliczeniu to około 1800 zł. Może jestem jakiś staroświecki, ale według mnie sprzęt dodatkowy do jakiejś platformy, w tym przypadku do PS4, nie powinien być droższy od tego sprzętu. Czyli jeśli konsola kosztuje 350 dolarów, no to według mnie nie powinno to kosztować 400 dolarów, a powiedzmy 300, czy przynajmniej w zbliżonej kwocie właśnie do konsoli max. No bo no i taka trochę dziwna sytuacja wychodzi. No ale pogrzebałem troszkę więcej oczywiście. Jeśli chodzi o datę premiery, to jest przewidywana na październik tego roku, czyli 2016 rok. W skład oprócz headseta, oprócz VR, to wchodzi kabel HDMI, kabel USB, oczywiście ten VR headset razem z kablami odpowiednimi, ładowarka do tego, wbudowane słuchawki. No i co do samych specyfikacji, bo ja musiałem po prostu sobie to sprawdzić, co tam w tym jest, czy to jest w ogóle warte takiej ceny. Tak więc, co do wyświetlacza, jest on w technologii OLED, 5,7 cala OLED, czyli organiczna dioda elektroluminescencyjna. Ona się charakteryzuje tym, że pikselodiody są z trzech podstawowych kolorów. No i taki wyświetlacz nie wymaga podświetlania, przez co jest lepszy kontrast i daje lepszą czerń chociażby, prawda? No i rzecz jasna, ten ekran może się wyginać, dzięki czemu obraz wydaje się bardziej przestrzenny, no i sam wyświetlacz też może być przezroczysty. Co do rozdzielczości, jest ona w 1920 na RGB na 1080. Te RGB jest właśnie też po to, żeby każdy piksel właśnie ma te 3 subpiksele na każdy jeden piksel, po to, żeby było lepsze wygładzanie, prawda, żeby obraz był płynniejszy, lepszy w odbiorze. Wspominam to oczywiście o tym, żebyście wiedzieli, z czym mamy tu do czynienia, bo na przykład w takim Valve czy Oculusie, no to tam jest wyświetlacz, który wyświetla w 2K czy też w 4K. Dalej dzieje się dosyć ciekawie, ponieważ jeśli chodzi o same odświeżanie, o nasz frame rate, że tak powiem, jest 120 Hz i to jest najwięcej z tych wszystkich trzech w porównaniu do Vive i do Oculusa, no to jest najwięcej, więc to jest ciekawe dosyć. A dlaczego uważam, że jest to ciekawe? No bo jeśli chodzi o VR od Sony, to on jest przeznaczony właśnie pod gry, gdzie no Oculus i Vive ma trochę szersze jednak zastosowanie, bo jednak na PC-ta, poza tym dużo wyższa cena. No, ale tak czy siak, dzięki temu po prostu oko się mniej męczy. No wiadomo, jak się ktoś usiądzie, gra, no to troszkę można tam posiedzieć. No jeśli chodzi zaś o pole widzenia, jest to 100 stopni, gdzie u człowieka pole widzenia jest od 100 stopni do 140, no to czyli no, można by przyjąć w sumie, że jest ok, prawda? Audio w naszym wbudowanym headsetie jest w 3D, czyli innymi słowy, że bez różnicy, gdzie skierujemy głowę, dźwięk zawsze idzie z tego samego kierunku, czyli powiedzmy, jeśli dźwięk mieliśmy na wprost i obrócimy głowę w prawo, no to bardziej po lewej będziemy w lewym uchu, prawda, słyszeć ten dźwięk, no. Ale jeśli chodzi właśnie o ten ruch głową, no to właśnie ma 9 diod wbudowanych i do czego ja zmierzam, bo one służą oczywiście do śledzenia pozycji twojej głowy i tu robi się już trochę mniej ciekawie, bo to śledzenie jest w 360 stopniach, co prawda, no ale pojawia się mały problem, dla mnie trochę mniejszy, ponieważ jest wymagany do tego PSI, czyli kamerka do PS4 jest potrzebna. No niestety, jeśli ktoś nie ma i chciałby sobie
pokorzystać z PS VR, to jednak potrzebuję tej kamery. No bo oczywiście w zestawie i w tej cenie tej kamerki już nie ma, dlatego mówię, że już tak kolorowo nie jest. Oczywiście podobnie jest z PS Move, bo PS Move oczywiście będzie wspierany, ale też nie jest dołączany. Trzeba kupić oddzielnie. Tak, fajnie, super, już lecę, kupię. Całe szczęście DualShock 4 będzie też wspierany. Tak, no ale co z grami? Sam VR ma wyjść z kilkoma grami, bodajże z sześcioma, czy z iloma PlayStation Room. I to jest nic innego jak taki Wii Sports, czy jakieś takie badziewne takie gierki. No z takim czymś to też to ma wyjść. A co do samych gier, jakie są planowane, przed końcem 2016 roku ma pojawić się 50 gier, które mają wspierać właśnie VR. A ogólnie około 240, czy ilu tam deweloperów bodajże pracuje, w sumie nad 160 tytułami aktualnie. I chociażby jednym z tych tytułów to Until Dawn, czyli z takich horrorów, gdzie właśnie według mnie VR lepiej się sprawować może właśnie w Survivor Horrors, to Until Dawn, ale można by się znać, no, ale Until Dawn przecież to jest rzut z kamerki takiej ustawionej, prawda, i no jak to oni to zrobią, no ale to jest jakby oddzielny taki dodatek, można by to nazwać. Until Dawn to się bodajże nazywa Rush of Blood, jakoś coś w tym stylu. Inne tytuły, które mają wspierać, to chociażby będzie Battlefront, może w końcu zacznę w niego wtedy grać, no nie wiem, bo kupiłem, może dwa razy siedziała ta płytka u mnie w konsoli, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. A jak na przykład to ma się tyczyć gier, gdzie jednak nie są one jakby w pierwszej osobie, bo jednak to jakby w pierwszej osobie jest, no to powiedzmy mamy sobie tytuł, gdzie gramy z różnymi ludźmi, razem z jakimiś, powiedzmy, z kumplami sobie gramy, jedna osoba ma ten headset i powiedzmy jest potworem i widzi oczami tego potwora, a reszta widzi na telewizorze tego potwora i tam biegają sobie ludziki, prawda? I a propos tego telewizora i tego, co widzimy na ekranie, no to jeśli ktoś ma ochotę, oczywiście może uczestniczyć w tym, co my robimy, tylko że w 2D, czyli na naszym telewizorze w 2D, widzi to, co my widzimy, czyli jak my się obracamy i patrzymy gdzieś, no to ta osoba widzi to na telewizorze, tyle że w 2D. No i w sumie to tyle, co mam dla Was w tym filmiku. No cena jednak dla mnie trochę zbyt wysoka, no zobaczymy, czy ja w ogóle zakupię to, bo jednak to trochę kosztuje, wolałbym szczerze mówiąc sobie odłożyć jakiś odżywek na kupić czy coś, czy nawet gry jakieś sobie można kupić, albo można odłożyć na jakiś sprzęt, czy cokolwiek innego, prawda, na telewizor 4K, czy na komputer jakiś, który by pociągnął jakieś inne tytuły i tak dalej, więc jednak to jest kwota, na którą już się trzeba zastanowić, czy się opłaca wydać. No i jak już powiedziałem, to tyle ode mnie na dzisiaj. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, oczywiście lajkujemy, nie zapominajmy o lajkowaniu, tym bardziej, że kurde jest godzina, o ja pierdzielę. Dochodzi trzecia, a ja jak durny zamiast spać, bo do roboty, to siedzę, robię filmik, tja. Tak więc do usłyszenia.